Pozbawiono dłoni. Założyliśmy, że sprawca chciał utrudnić identyfikację ofiar. Stąd brak głów i rąk. Nie mieliśmy nic, ani portfeli, ani żadnych dokumentów. To był rok 79, wtedy nie było monitoringu testów DNA. Pierwsze technologie badawcze pojawiły się 7 lat później. Tragedia. Strażacy stwierdzili, że ogień podłożono nieumiejętnie. Chyba raczej po to, by zwrócić uwagę, niż narobić szkód. Jeden z detektywów powiedział, że miejsce przestępstwa było wyjątkowo czyste i pozbawione wszelkich dowodów. Ślady krwi, skrzepy, płyny, odciski. Nic nie znaleźliśmy. Jak można obciąć głowy i dłonie dwóm kobietom, nie zalewając wszystkiego krwią? Ubrania ofiar były ułożone w wannie. Bardzo mnie to zdziwiło.